Słuchasz podcastu Kosztorysowa, w którym bierzemy pod lupę programy do kosztorysowania. Znajdziesz w nim praktyczne wskazówki na temat tego typu programów. Dowiesz się wszystkiego, czego potrzebujesz, by podjąć najlepszą decyzję co do zakupu. Tak, aby Twoja inwestycja zwróciła się z nawiązką. Wszystko w przystępnej formie audio, oszczędzając Twój czas i energię na poszukiwania w wielu różnych portalach. Zaczynamy! Na jaki czas otrzymujesz licencję na program do kosztorysowania? To jest temat bardzo często wracający i zastanawiający. Kupuję program. I co? Mam za niego zapłacić teraz, a później jeszcze dokupować jakieś dodatkowe wersje, opłacać subskrypcję, czy po prostu mogę go kupić i mieć dla siebie na zawsze? Jak to jest, jak to wygląda? Zatem wyjaśniam. W programach do kosztorysowania, które ja dystrybuuję i które są w takiej wersji pełnej, ja to nazywam pudełkowej, licencja jest dożywotnia, może ładniej zabrzmi bezterminowa i jak to mówię, kupujesz program raz, masz cały czas. Czyli licencja jest dla Ciebie do końca świata i o jeden dzień dłużej. Także bezterminowa jest tu, myślę, najbardziej adekwatnym terminem. I co jest istotne, póki co na naszym rynku większość programów do kosztorysowania właśnie tak funkcjonuje, że jeśli kupujesz dzisiaj w październiku 2022 roku program, możesz z niego korzystać już na zawsze. Są, że tak powiem, odejścia od tego, bo zdarzają się takie wersje abonamentowe, gdzie płacisz za czas użytkowania, ale raczej to jest w ogóle osobny temat, będzie o tym osobny odcinek i w większości przypadków to się zupełnie nie opłaca. Natomiast kupując tą wersję pudełkową, licencjonowaną, no tak jak mówię, kupujesz raz, masz cały czas. To, co może być jeszcze takim mylącym aspektem, to jest kwestia opieki technicznej, czyli dostępu do aktualizacji programu. Nazywa się to czasami subskrypcją, czasami opieką techniczną, zależnie od producenta, ale o tym też będzie osobny odcinek, żeby tutaj nie zamieszać. Tak czy inaczej, kupując program w wersji takiej oczywiście legalnej w sklepie, takim, który ma do tego uprawnienia, między innymi jak najbardziej mój, na stronie prokoszt.pl, tam otrzymujesz program w wersji obecnej, w której jest zawsze w najnowszej i otrzymujesz licencję bezterminową. Te prawa licencyjne też oczywiście są w dokumentacji. Tam też są dodatkowe informacje, na czym polega dokładnie, szczegółowo ta licencja, ale jeżeli chodzi o jej terminowość, to tak jak mówię, powtarzam po raz kolejny, żebyś wiedział, że kupujesz wersję boksową, licencjonowaną, oczywiście w dobrym źródle, takim jak sklep, o którym wspomniałam, i tam otrzymujesz bezterminową licencję. Mam nadzieję, że wyjaśniłam te kwestie i już ta wiedza jest odhaczona, można przejść do kolejnych aspektów. Zatem do usłyszenia w kolejnych odcinkach.